79-letni Robert De Niro wychodzi z restauracji z partnerka. To byłoby jego siódme dziecko, zdjęcia. Roberta De Niro z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest on jednym z najbardziej cenionych aktorów Hollywood i ma na swoim koncie wybitne role w wielu nagradzanych produkcjach. Przypominamy, Sandra Kubicka o Życiu w Miami, film z Blazona syna Roberta De Niro. Nie chcę się tym chwalić. Jeżeli chodzi o życie prywatne Roberta De Niro, w 2018 roku w mediach pojawiła się informacja, że po 21 latach małżeństwa rozstał się z żoną i matką dwójki swoich dzieci, Grace Hightower. Mimo że sprawa rozwodowa wciąż się toczy, w życiu aktora zdarzyła pojawić się kolejna kobieta. Od pewnego czasu u boku 79-latka widywana jest niejaka Tiffany Hen. W lipcu para wypoczywała wspólnie na rajskich wakacjach u wybrzeży Ibizy. Zobacz też. 78-letni Robert De Niro wypoczywa na Ibizie znowu ukochana, zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Ostatnio Roberta i jego nowa, młodsza o co najmniej kilka dekad, ukochana paparazzi przylpali podczas wyjścia do jednej z włoskich restauracji w Santa Monica. Sfotografowano ich, gdy wieczorowa pora opuszczali luksusowy lokal Giorgio Balgi. Największym zaskoczeniem jest jednak to, jak podpisano zrobione Robertowi i Tiffany zdjęcia. Według zagranicznych mediów partnerka gwiazdora jest w ciazy. Jak na razie jednak nie pojawiła się żadna oficjalna informacja w sprawie. Przypominamy, że 79-letni De Niro ma dwoje przybranych dzieci z pierwszego małżeństwa. Dwóch synów bliźniaków urodzonych w wyniku zaplodnienia in vitro przez surogatkę oraz syna i córkę, których doczekał się z druga żona. Jest też czterokrotnym dziadkiem. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Roberta z Cezarna, ukochana.